Cześć, witajcie w kolejnym diabelskim podcaście. Dzisiaj słyszymy się w odcinku, który nieco odbiega od tej naszej głównej serii, na której łamach rozprawiamy się z pojedynczymi spotkaniami, plotkami transferowymi, no generalnie robimy takie szybsze nagrania dotyczące bieżących sytuacji w klubie. Dzisiaj trochę w formie zabawy, zainspirowani podcastem Overlap. Rozprawimy się z potencjałem personalnym, jaki mamy w pierwszej drużynie. Wydamy swoje sądy na temat poszczególnych zawodników, a moimi gośćmi w dzisiejszym epizodzie są Patryk oraz Maciek. Witam Was serdecznie chłopaki. Cześć, witajcie, witam wszystkich słuchaczy, dzięki za subskrypcję, bo jest Was coraz więcej. Kasper oczywiście pozdrawiamy, mamy również od niego notatki i jego input i będziemy również brali jego typy pod uwagę, więc dowiecie się co Kasper myśli na temat piłkarzy. Cześć, witam, witam w dniu sądu. No i właśnie na łamach wspomnianego podcastu dwóch naszych byłych piłkarzy, czyli Neville i Roy Keane, a także niezawodny w ocenie naszego klubu jak zawsze Jamie Carragher, były piłkarz Liverpoolu oraz Ian Wright, powiązany niegdzie z, z kanonierami, dokonali swojej oceny tego zasobu ludzkiego, którym aktualnie dysponujemy i my dzisiaj również zaczynając od ten haga, będziemy argumentować i mówić kogo byśmy w klubie zatrzymali, dla kogo dajemy ostatnią szansę, a kogo definitywnie się pozbywamy. Nasze typy z tego co wiem Maćku też będą wyświetlone dla widzów. Tak jest. Zaczynamy od osądu nad Erikiem Ten Hagiem. Jesteśmy tutaj zgodni, każdy z nas daje mu ostatnią szansę i dlaczego? No myślę, że widzimy, że proces, który, który chcielibyśmy widzieć kontynuowany po wygranym Carabao Cup, po trzecim miejscu w, zajętym przez niego w lidze. Gdzieś się wykruszył i Maciek. Dlaczego, dlaczego ostatnia szansa dla Holendra? Ze względu na ten sezon, jak on wygląda, i ze względu na to, jakie mamy miejsce w tabeli, i, i oraz w to, że ja po prostu nie wiem za bardzo, co ten Hag chce grać i w jaki sposób. Dlaczego jest to ostatnia szansa, a nie czerwona kartka? Bo w przypadku, podejrzewam, każdego innego trenera, który. Gra taką, no jednak nie, nie oszukujmy się, padakę i kąpiel oczu, to, to każdy inny trener, który nie, nie miałby takiego wyniku w pierwszym sezonie i takiego, może, oczekiwania i hypu, jaki dostał Erik ten hak, miałby już kartkę czerwoną i już by go nie było po prostu. nie? Trochę go ratuje ten mecz z Liverpoolem, na pewno nie, nie przegrany, spoiler. Natomiast, no cóż, ja uważam, że tak czy inaczej jej szansę należy mu dać, bo tu mówimy, żebyśmy jeszcze tak uzupełnili. To jest. Lista do pozostawienia, bądź wyrzucenia, bądź dania ostatniej szansy piłkarzom i, i trenerowi w przypadku, już po przejęciu klubu przez, przez nowych właścicieli, którzy będą robić restrukturyzację. Nie? I to jest taki hipotetyczny. Oczywiście, wiadomo, liczymy się z tym, że jeżeli wyrzucimy 18 z 20 piłkarzy, no to zostanie nam dwóch, ale to, to go nie bierzemy pod uwagę, że co nam zostanie, tylko kto powinien zostać. Więc ja uważam, że ten hak powinien dostać jeszcze szansę, aczkolwiek jest to taki duży znak zapytania, bo jesteśmy na takim etapie sezonu, że zdanie mogę jeszcze zmienić pod koniec. Patryk, jakieś dodatkowe spostrzeżenia co do Tenhaga, czy jedziemy dalej? Myślę, że Maciek tu wszystko powiedział i, i, i zgadzam, się, zgadzam się z Maciejem e, co, do, co do naszego menadżera i, i decyzji nad daniem mu ostatniej szansy. No i też y, trzeba przyznać, że jednak ewentualna jakakolwiek zmiana bez, nowego, bez nowej struktury, byłaby babraniem się w starych problemach niech to nowi właściciele, nowe osoby decyzyjne w pionie sportowym decydują czy widzą Erika Tenhaga jako kapitana tego okrętu czy też ten okręt będzie bardziej tonął niż wypływał na szerokie wody. Kolejny w zestawieniu Andre Onana, tutaj wyłamałem się ja dając mu ostatnią szansę co miałem na myśli, zapytam samego siebie no bo tutaj chłopaki wszyscy byli zgodni że zostawiamy Kameruńczyka. Generalnie uważam, że zmiana Dawida Dehei była jak najbardziej słuszna. Mam problem z tym, że w aktualnej sytuacji zespołu, tym jak Erik Tenha chce grać w piłkę, no Holender wydaje się nie korzystać z największych zalet bramkarza, którego sam sprowadził, czyli pewnie to krótkie rozegranie piłki i gdzieś jego duży udział właśnie w całym procesie w po prostu rozgrywania piłki od linii defensywy No i jednak duża ilość błędów w Champions League Która zaważyła na naszym końcowym efekcie Choć nie uważam, żeby on był jedynym winowajcą tego Że już w tych rozgrywkach dalej nie gramy No i na pewno nie uważam go za, jakiegoś absolutnie, za jakiś absolutnie pomylony transfer Ci z Was, którzy słuchali podcast po meczu z Liverpoolem To wiedzą, że chwaliliśmy mocno właśnie naszego golkipera Kolejny golkiper w naszym zestawieniu, turecki bramkarz, turecki bramkarz Widmo. Myślisz Maciek, no bo tutaj wszyscy akurat to jest jedyna, jedna z niewielu postaci, gdzie wstrzymaliśmy się od oceny przez to, że nie miał jeszcze ten golkiper swojego występu. Myślisz, że mecz w FA Cup w styczniowy będzie taką szansą dla niego? A wiesz, że dokładnie o tym samym pomyślałem? Czy zobaczymy go w FA Cup i czy w ogóle go zobaczymy w tym sezonie? O to jest pytanie. No chciałbym bardzo, bo jednak w styczniu będziemy potrzebowali innego bramkarza z racji tego, że, że ona nabędzie, będzie na Pucharze Narodów Afryki i to już niedługo, bo zdaje się, że to jest chyba drugi tydzień, już czy tam 15, 15 chyba, trzeci tydzień stycznia. Więc możliwe, że, że tak, ale no, nie możemy za bardzo nic na jego temat powiedzieć z, z informacji, że tak powiem w internecie, czyli, czyli tych wszystkich filmów kompilacyjnych można zbudować wszystko i przeprowadzić każdą tezę i zbudować narrację jaką się chce, więc on wy, na niektórych wygląda jak yy, DHA w Prime, a na niektórych jak, jak DHA z najgorszych swoich momentów w ostatnim roku, więc ma na pewno trochę refleksu, nie jestem w stanie nic na jego temat powiedzieć, chcę go zobaczyć jak najszybciej. Patryk, przechodzimy od razu sprawnie do bramkarza numer 3, Tom hiton. tutaj tylko my we dwójkę jesteśmy za pozostaniem doświadczonego golkipera Rozwin, dlaczego? <laughs> Dobre pytanie. No nie, myślę, że Tom, Tom hiton trzeci bramkarz, niewielka tygodniówka. Yy, gdzieś nie widzę powodu, żeby, żeby, go, żeby go sprzedawać, chociaż wcale, jakby, jakby odszedł nie, nie byłbym zły. No, po prostu trzeci bramkarz, też może lepiej, lepiej yy, żeby jako ten trzeci bramkarz. E, że tak powiem robił starszy, e, starszy doświadczony zawodnik Tom Hilton niż żebyśmy na pozycji trzeciego bramkarza e, marnowali jakiegoś, jakiegoś e, młodego zawodnika, który mógłby się gdzieś ogrywać na wypożyczeniu myślę, że nie ma tu, nie ma tu jakoś dużo do analizy po prostu, po prostu starszy już u schyłku kariery zawodnik e, i nie widzę powodów, żeby go sprzedawać to, także, to jest stały, także, stały, stały także, schemat że właśnie mocniej, mocniej doświadczeni bramkarze zajmują ten trzeci slot do obsady bramki, ewentualnie golkiperzy po mocnych przejściach, ale jak widać Maciek z Kacprym mają inny plan na tę pozycję, jaki oddając ci już głos Maciek. Nie przejdzie na emeryturę. Po prostu. Ma, możemy na trzeciego bramkarza ściągnąć kogoś może młodszego jeszcze, znaczy ja wiem, że powinniśmy mieć doświadczonego golkipera gdzieś tam, który, który trochę prowadzi też treningi, ale no ani go, ani on mi nie imponował nigdy, ani nie zagrał jakiś dobrych spotkań, ani nie, nie musimy korzystać z jego usług, nie jest nam potrzebny taki 37-latek w szatni, tak mi się wydaje. Który jeszcze nie, nie, nie ma jakiś, żeby to był jeszcze piłkarz, który, który faktycznie, faktycznie odnosił jakieś sukcesy, tak jak mieliśmy chociażby z bramkarzem reprezentacji Argentyny, prawda? A tutaj, no, pff, taki Tom Hinton. Nie. Nie. Okej. Okay. Dalszy na naszej liście jest Lisandro Martinez. Wszyscy zgodnie zagłosowali za tym, żeby Argentyńczyk pozostał w klubie. Będąc trochę uszczypliwym, no jednak mam nadzieję, że będzie prezentował się na pewno lepiej niż ma to miejsce. W obecnym sezonie, szczególnie na początku, no później wiemy, że został kontuzjowany i liczymy na to, że gdzieś też te aspekty jego mocnych stron, jak rozgrywanie właśnie piłki, będą bardziej uwypuklone przez system gry, bo to trener go sprowadzał, wciągnął zawodnika o takim profilu i na razie wychodzi teraz lepiej, raz gorzej. Coś jakieś słowo podsumowania? Czy lecimy dalej, panowie? Lecimy. Myślę, że Martinez nie wymaga wyjaśnienia. W zeszły było tyle dobry. Wszyscy kibice go kochają. Nie ma sensu iść na, tutaj pod prąd i, i wyciągać jakieś jego błędy. Ale faktycznie tak ma szansę powinniśmy tutaj taktycznie się dostosować też do, do tych obrońców. Waran. Tutaj zdania są podzielone. Maciek jest zadaniem ostatniej szansy Francuzowi. My z Kacprem i Patrykiem solidarnie głosujemy przeciwko kandydaturze dalszej Francuza na. Old Trafford, choć to jest dla, dla mnie osobiście mocno paradoksalne, ponieważ ja mam duże zarzuty do tego, że Rick Ten nie stawia na Francuza, bo powinien to robić, uważam, że jest naszym aktualnie najlepszym stoperzem w kadrze, niemniej jego problemy z kontuzjami prze przekreślają dla mnie stawianie na niego w dalszej perspektywie. Ty widzisz to podobnie, Patryk, czy, czy jeszcze jakieś dodatkowe atuty za tym przemawiają? No tak, dokładnie. Ja, ja naprawdę z wielkim żalem serca to mówię, bo Rafa jest moim ulubionym zawodnikiem yy, aktualnie, jaki występuje w koszulce United. Zaraz poskoczę. Naprawdę bardzo go i, i <ścoughs> naprawdę bardzo cenię i naprawdę bardzo rafe cenię i go uwielbiam. Yy, ale yy, no, jednak perspektywa budowania jakiegoś tam składu yy, Manchesteru. I Rafa Waran to się nie łączy. Rafa jest po prostu za często kontuzjowany i myślę, że te kontuzje przekreślają jego, jego dalsze występy w koszulce Man Manchesteru. Z wielkim, ser z wielkim bólem serca naprawdę to mówię, bo, bo dałbym wszystko, żeby Rafa został z nami jak najdłużej, grał jak najwięcej i, i skończył karierę na Old Trafford, ale no niestety, muszę, muszę tutaj patrzeć. Na dobro, że, żeby dobro drużyny było na pierwszym miejscu, a nie, nie dobro pojedynczego zawodnika. I, na, i nasze, i mojego, i mojego zamiłowania we Francuzie. Ostatnia szansa dla warana tak. ze względu na to, jak gra. do tak. y, po prostu dobrze, gdy występuje, tak. i sympatii, czy je, stoi za tym coś więcej? Sympatia też człowiek, znaczy ogólnie to jest gościu, który, który wygrywał zawsze wszędzie wszystko i. Jest bardzo klasowym obrońcą, jest na pewno naszym najlepszym obrońcą. Jak gra, to, to, to często ratuje nam mecze. Fakt, że jest szklany, fakt, że nie jest najmłodszy, fakt, że chce odejść, też tak się przynajmniej mówi do, do Arabii Saudyjskiej, ale mimo wszystko wydaje mi się, że potrzebujemy mieć takiego piłkarza na, na dobre i złe dni, najbardziej na te złe dni, bo, bo jednak no, jak mamy grać z dwóch emerytów. Varan Evans, no zdecydowanie wybieram Varan, chociaż wiadomo, że on będzie miał jakieś większe, wyższe aspiracje, Evans tutaj wygrał jak na loterii. Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy zostawić Warana i Maguire'a, no zresztą no spoiler alert, Maguire'a też. No i Martineza rzecz jasna również, więc wydaje mi się, że tutaj bronimy go. Ja tylko chciałem powiedzieć, że Kasper też chciał, podzielał waszą opinię. Podejrzewam, że to jest spowodowane tym, że po prostu Kasper wypełnił naszą ankietę w gorączce spowodowanej COVID-em, i, i też wydaje mu się, że Varan powinien odejść, natomiast następny piłkarz powinien zostać, więc może przejdźmy do tego następnego piłkarza. Ale tutaj Kasper też się wyłamuje dając przy Maguayerze naszemu ulubieńcu, żółty kolor, czyli ostatnią szansę. No i właśnie panowie, Anglik w tym sezonie wrócił do naprawdę dobrej. Dyspozycji. Wielokrotnie, może za duże słowo, ale na pewno kilkukrotnie uratował naszą formację defensywną. Wyglądał dobrze przechwytując piłki i rozdzielając je dalej, podchodząc wysoko. Widać, że wróciła mu pewność siebie. I te mocne atuty, z których już wcześniej go znaliśmy, jak rozgrywanie piłki, w tym sezonie na, na duże plus zasługują szczególnie te dalsze podania i uruchamianie skrzydłowych. Wy obaj y, jesteście za tym, żeby Anglik został. Ja dałem ostatnią szansę, ale to ze względu na to, że ciekaw jestem dalszej jego roli. Myślę, że jednak Erik Hag dość szybko byłby w stanie wymienić Maguire'a, jeżeli tylko Lisandro Martinez byłby zdrowy. Jednak ta ich. Y, relacja była mocno taka konfrontacyjna do tej pory, a wydaje mi się, że sam, sam ten, sam, sam Anglik nie, za, nie zasługuje, szczególnie w takiej dyspozycji na bycie rezerwowym, czy piłkarzem gdzie jest do skoku i na pewno w Anglii znalazłby się w pierwszym składzie, a jak rozumiem, Maciek, ty, ty, tobie wydaje się, że to powinien być właśnie starter i zawodnik pierwszej drużyny, czy, czy rezerwowy, czy po prostu z sympatii tego, jak, jak świetnie mentalnie pokazał się w tym sezonie, chcesz jego pozostanie. Tak, Harry Maguire, postać bardzo kontrowersyjna, chyba najbardziej w sensie kontrowersyjna. Nie dlatego, że chciałaby nią być, podejrzewam, tylko dlatego, że podzielił naszą fanbazę dosyć mocno w ostatnich latach. Wylał się niego bardzo niezasłużony hejt i, i krytykanstwo czasami. Krytyka zasłużona jak najbardziej, ale również niezasłużona i krytykanstwo. Chciałbym go zostawić, bo. Moim zdaniem zasłużył sobie na to, by być członkiem tej drużyny, jak mało kto. Przed sezonem mieliśmy, byliśmy świadkami takiej mikrosagi transferowej, gdzie miał odchodzić do West Hamu. Stwierdził, że woli walczyć o miejsce w drużynie, no i wywalczył je trochę z biegiem okoliczności i kontuzją Lis Lisandro Martineza, który przy okazji nie był w najlepszej dyspozycji w tym sezonie, umówmy się. No natomiast Harry wszedł na stałe do składu jest jeśli nie, jednym z, jeśli nie naszym najlepszym obrońcą w tym sezonie to jednym z najlepszych piłkarzy też na pewno i wydaje mi się że fajnie byłoby zobaczyć to partnerstwo Martineza z Maguirem, chociaż mówiłem, że zostawiłbym Varana, ale wydaje mi się, że jednak odejdzie w najbliższym czasie Patryk, zostawiamy lodówę Maguire'a szreka tego najgorszego piłkarza wszechczasów absolutnie nie nadającego się do niczego, czy to tylko nasze szaleństwo, czy jeszcze coś widzisz oprócz tego, co mówił Maciek, co przemawiałoby za pozostałym Anglika. Zostawiamy. Zostawiamy tego najgorszego środkowego w mm. wszechczasów. Tak, też chciałbym go zobaczyć w duecie z Liczą i, i, i myślę, że Harry tym, jak, jak, jak odrodził się, jak jego forma się odrodziła, jak zaczął grać. Pokazuje, że, że jeszcze, jeszcze się ten rozdział Manchester United w jego karierze nie skończył. Będzie chciał tutaj grać i ja z chęcią zostawiłbym go na przyszły sezon. Zobaczył, jak będzie sobie w, w parze z Martinezem radził. No i, i w, zasadzie to, w zasadzie to wszystko już zostało inne przez Maćka powiedziane. Z grabnym akcentem oddajemy głos nieobecnym. Czyli Kacprowi, przez którego będzie przemawiał Maciek, Kacper jako jedyny zostawił Wiktora Lindelofa. Jak, jak to argumentował? A, słuchajcie, no gorączkę mam troszeczkę, no poza tym Lindelof, no zostawić jako rezerwowego, to jest dobry szwet, on będzie tutaj grał dobrze i Warana wyrzucić, a Lindelofa zostawić, no przepraszam. Nie wiem, wydaje mi się, że jako rezerwowy tak, ale... Lindelof długo jest rezerwowy, ma jak gra to, to, ale on ma krótką użyteczność być rezerwowym. właśnie, o to jak wchodzi chodzi. do skosku na krótki okres czasu, to wydaje się, to... ok, i potrafi zagrać dobre spotkania, ale jak już ma grać w dłuższej perspektywie, no to tak jak w tym sezonie miało to wielokrotnie miejsce, to tych błędów jest chyba po prostu za dużo. Jest Patryk. Dla oddaj... mnie mu brakuje pa... trochę odwagi. Zresztą tu to za... to ja, ja ukłonię się w stronę mojego kolegi takiego Olka, który którego też y, lubi tak samo jak i my, i, i to jest po prostu y, no, miękki, jako mówi na niego. No, facet widać, że faktycznie brakuje mu odwagi i zdecydowania. Nie ma. Obrońca powinien jednak y, już abstrahując od tego, czy to jest przedwojenny futbol, czy nie, wsadzać głowę tam, gdzie inni wkładają nogi. To nie o to też chodzi, ale powinien być bardziej, więcej mi zdecydowania i więcej odwagi. On tak stosuje, bardzo zachowawczo gra też, i to też mnie u niego bardzo irytuje. <laughs> Okej, okay, Patryk. John Evans, y, dlaczego wszyscy. Nie chcemy go widzieć na dłużej. Myślę, że, wszy myślę, że wszyscy mamy takie samo zdanie o Johnnym. No, starszy już, starszy już zawodnik. Zawodnik myślę, że mimo wszystko nie na poziom Manchesteru United, jeśli chcemy się rozwijać i gdzieś, gdzieś w tą piłkę grać bardziej aktywnie, proaktywnie. Fajnie, że, fajnie, że przyszedł. Fajnie, że na ten rok podpisał kontrakt. Bo, bo akurat sy sytuacja kadrowa i, i kontuzje sprawiły, sprawiły tak, że, że Jonny miał wejść w kogo buty, w te, w te, a nie być tylko rezerwowym. No, ale myślę, że na tym jego, jego historia z powrotem do, na Old Trafford się powinna skończyć. Dalej w kolejności naszej listy jest Luke Show, które, za którego pozostaniem. Jesteśmy wszyscy i myślę, że nie będziemy rozwijać tego tematu. Anglik jest naprawdę klasowym, bocznym obrońcą i daje dużo naszej, naszej drużynie. Przechodzimy do malasi. Ty, Maciek, jesteś tutaj najbardziej surowy w ocenie kontuzjowanego aktualnie Holendra i mówisz, że to koniec. Dlaczego? No bo przeważnie jest bardzo mało gra. Jak gra, to, to wcale nie jest jakiś to jakaś to konkurencja dla któregokolwiek z, z bocznych obrońców. Nie przekonam je zupełnie i nie wydaje mi się, że jest on nam potrzebny. Co prawda, nie jest to też e, jakiś wiekowy zawodnik, ale wydaje mi się, że potrzebujemy więcej jakości. Mamy problem ze skrzydłami, mamy problem z, z bokami obron, obrony. Też jedynie show jest tutaj klasowym zawodnikiem, powiedziałbym, e, takim najbardziej klasowym z, nie, z nich wszystkich. I tu potrzebujemy piłkarza, który jest raczej. Światowej klasy, a nie przeciętniakiem z ligi holenderskiej, który nawet nie potrafił się dobrze wczytać w Premier League, bo zaraz wyleciał i nie dostał za dużo szans. Tak, to tyle. Pan. Kolejny zestawie, przepraszam, tak? Bo na chwilę za mówiłem. Po prostu no nie miałem co tak. Tak własne argumenty prostu, Taka świetna, tak. tak świetna analiza. Co, co tutaj widziałem ja ja dodać? Tylko... Ja bym tylko chciał dodać, że jako jedyny jestem zdecydowany pozostania e, Holendra i, i w zasadzie tylko i wyłącznie dlatego, że, że po prostu moim zdaniem jest solidnym e, solidnym zastępstwem się e, na lewą stronę, ale okej. Okay. A, a po no, prostu no, chciałem oczywiście. tutaj y, też y, ją y, Panie tendze, Macieju? Oczywiście. Y, dokładnie, oczywiście, chciałem tutaj kontrast tak, jakiś tam zachować. Różnica zdają, żebyśmy nie byli tak jedno Losowaliśmy, kto będzie za kim, żeby, żeby się pokłócić, po prostu. Y, no, my z Catsprem daliśmy tutaj ostatnią szansę. Myślę, że jednak y, występy jego w roli rezerwowego były mocno chwiejne. Zobaczymy w ogóle, jak będzie się radził sobie po tak długim i ciężkim urazie. Regilon, wypożyczony do nas z Tottenhamu, Maciek, no jako jedyny widzisz tutaj światełko w tunelu. Z kolei, niech najpierw oddajemy głos Patrykowi. Dlaczego nie wypożyczamy dalej Hiszpana? Dlaczego nie wypożyczamy dalej Hiszpana? Nie wiem, moim Albo zdaniem nie kupujemy. To... No. No nie tak, nie, nie, nie wykupujemy. No moim zdaniem, mimo wszystko, mimo tego jak bardzo się, się Sergio e, stara, jak bardzo zasuwa tam na tej lewej obronie, no to nie jest to... Jakby nie przekonuje mnie. Nie potrafi się przekonać do, do Regiliona i, i gdzieś tam... No, moim zdaniem nie jest to też zawodnik na, na poziom Manchesteru United. Jak już celujemy, to celujmy wysoko. Nie był on zawodnikiem na poziom też Tottenhamu. Nie wiem, moim zdaniem po prostu to jest zawodnik, który na dłuższą metę nie, zagrzał, nie zagrzałby miejsca ani w, pierwszej, w pierwszym składzie i byłby po prostu rezerwowym. A że zostawiłem też Malasję w klubie jako tego rezerwowego lewego obrońcę, to, to podjąłem decyzję, że po prostu nie ma sensu w wykupowaniu Hiszpana z Tottenhamu. Dalot to jest osoba, której Kacper nienawidzi. I Maciek, dlaczego wszyscy są tak zgodni? Wszyscy go nienawidzą, może Są so, 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 no, nie, nie, sądem nie, nie. nad Portugalczykiem, każdy chce jego odejścia. Wielokrotnie powtarzamy, że jest to piłkarz, który gra tak nie są idee, W zasadzie bardziej ma więcej ma takich meczów, które są słabe, niż takich, gdzie, gdzie zabłyśnie. Czasem błyśnie, ale on po prostu błyśnie, a nie, nie gra konsekwentnie na średnim nawet poziomie. Jak gra niedobrze, to gra bardzo niedobrze. I czasem ma dobre zagrania. To nie jest jakoś. Nie jest to zawodnik, na którym można polegać. Jak to mówi zawsze Roy King, który tam ich po, po kolei wyrzuca nad Grynaf. Naprawdę. No nie jest wystarczająco dobry i to nie jest nasz poziom. Jak ma, jak ma jakieś wylewy, to ma naprawdę po, poważne wylewy. No. Tyle. o dolocie. Przechodzimy dalej, następny w naszej. Układance jest, która mi zniknęła, teraz muszę improwizować, kogo możemy tutaj wrzucić na karuzelę. Rona One Biscuit, tak, wszyscy byliśmy zgodni, żeby został w klubie. No cóż, zawodnik może nie tak wszechstronny jak wiele nowoczesnych bocznych obrońców może niedostarczający wielu wrażeń w ofensywie, ale jednak bardzo solidny w defensywie i taki, na którego atutach można moim zdaniem. Bazować i budować fajne rzeczy. Ja był, jestem bardzo ciekawy, jakby na przykład wyglądał w trójce środkowych obrońców, jako ten jeden z bocznych, albo po, nawet w fazie przejściowej, gdyby nie, nie obiegał od środka, czy trzymając się skrzydła, y, a, a, a tworzyłby taki blok y, po prostu trzech ostatnich y, zawodników. Y, no i ch chyba jesteśmy tutaj zgodni, że jednak te mocne atuty Wan Bisaki są tak mocne, że nie warto go skreślać. Prawda, prawda Patryku? No, mimo tego, że, że czasami dosyć nieporadny jest Aaron w ofensywie, to, to też moim zdaniem się, się w tym aspekcie yy, w jakimś stopniu rozwinął, yy, bo wiemy jak to wyglądało przed Ten Hagiem w tamtym sezonie i, i w tym można, można zobaczyć, że jest on bardziej, yy, bardziej komfortowo czuje się z przodu, ale nawet odbiegając od tej ofensywnej gry, no to myślę, że, że Aaron ma, ma takie. takie... Ma po prostu tak mocne argumenty, szczególnie w defensywie, że nawet jeśli sprowadzilibyśmy nowego prawego obrońcę, no to powinien zostać, powinien być, być do rotacji. No po prostu jestem za tym, żeby Aaron został. Na pewno dam ponieważ wniósłby, wniósłby tam jakąś tam jakość. Okolicznościach tak. rybalizująco skład z innym ewentualnym nabytkiem. Przechodzimy dalej i panowie, Casemiro. Maciek, dlaczego ostatnia szansa dla Brazylijczyka, którego poprzedni sezon jednak był bardzo dobry? Tak, na pewno był bardzo dobry, był to jeden z na naszych najlepszych piłkarzy. By the way, myślę, że taka moja uwaga, musimy odrobinkę przyspieszyć, bo już mamy 25 minut, żebyśmy nie, nie zanudzili naszych słuchaczy. Ta ankieta na oryginalnym podcastie trwała może z pięć. Ale do rzeczy, Casemiro. Starzejący się, wiedzieliśmy, że jest to opcja krótkoterminowa. Wydaje mi się, że to będzie dobry moment, akurat, żeby troszeczkę tą szatnię przewietrzyć, no bo jednak, nie oszukujmy się, w tym sezonie go nie ma. No, jak gra, to gra słabo. On potrzebuje dużo czasu, żeby wejść w rytm meczowy, i żeby prezentować z sobą coś takiego, czego od niego oczekujemy. Moim zdaniem, jednak, jednak w dłuższym rozrachunku, błąd, że, że przyszedł do United zamiast takiego chociażby Teklana Rajsa, ale takie jest moje zdanie. Wydaje mi się, że powinniśmy już odpuścić. Postawić na, na in, innego defensywnego pomocnika, i, i to będzie dobra okazja, żeby, żeby przewietrzyć szatnie. Ale no jednak nie będzie takich dużo na rynku, więc ta ostatnia szansa, jeszcze możliwe, że ten sezon powinien dograć. Dlatego tak, tak mi się wydaje. Przyspieszamy już zaraz bardzo mocno, ale jeszcze Patryk jako jedyny, który dał no, pewność pozostawienia doświadczonego pomocnika, niech powie, dlaczego wciąż wierzy w to, że to dobra decyzja. Myślę, że Casemiro że jest solidnym zawodnikiem, mimo tego, że, że ma już tam s, pa, pa, swoją, swoje doświadczenie, swoją paczkę doświadczenia, ale myślę, że na ten jeszcze przyszły sezon bym go zostawił, żeby był w tym Manchesterze te trzy sezony. Może akurat jeszcze, jeszcze zagra kilka dobrych, jakichś ważnych dla nas meczów i... No, po prostu moim zdaniem jeszcze, jeszcze nie jest czas, żeby się go pozbywać, a na przyszły sezon zostawiłbym go ze względu też na to, co wnosi na boisku, jeśli chodzi też o mentalność i, i do szatni. Oraz też liczę na to, że, że wróci, wróci do tej formy z poprzedniego sezonu, jak tylko, jak tylko wróci po kontuzji. Amrabat, wszyscy jesteśmy na nie jeżeli ktoś chciałby jakąś argumentację bo nie zgadza się z takim werdyktem to rozmawiamy o tym chociażby na pomeczowym odcinku po konfrontacji z Liverpoolem Scott McTominay zdania podzielone ale nikt go nie przekreśla definitywnie, no myślę ze względu na to że jednak chociaż jego potencjał umiejętności jest mocno ograniczony to na niektóre spotkania taki walczak jak on jest przydatny Eriksen jednak wiekowy zawodnik którego w większości Przekreślamy, Kacper daje mu jeszcze szansę, ale wydaje się, że w tym środku pola zarówno mamy mocnych zawodników jak Majnu, jak i nawet w profilu rezerwowego możemy poszukać po prostu kogoś, kto bardziej by balansował środek pola. Van de Beek, no tutaj dlatego chyba Maciek tak bardzo chciał, żebym przyspieszał, bo jako jedyny wierzy w Holendra jest całym sercem za jego pozostawieniem, ale dobra, donny, ja się śpieszę, donny, się nie komentuję donny. tej decyzji. Donny. Kobi Majnu, jesteśmy zakochani w talencie tego zawodnika. Nie chcemy, żeby was Wszyscy nam jesteśmy ma. na nie. Czy, tak. czy, 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 czy <laughs> zabierali mu minuty, niech się rozwija. Bruno Fernandes, no tutaj macie pojęcie kontrowersyjnie, Van de Beek ma zostać, a Fernandesz odejść, ale dobra. Nie, no Fernandesz jeszcze ma zostać. Nie, nie, tak. Nie, tak, tak. No jakby nie. U, uważamy chyba zgodnie w takiej konsensusie, że ci, którzy doszukują się problemu aktualnej dyspozycji w Portugalczyku, to jednak albo robią to. Bo chcą po prostu być przeciwko wszystkim, albo no, mają coś odklejone w głowie. Mount i tutaj na chwilę się zatrzymamy. Kasper i Patryk dają mu jak najbardziej jeszcze szansę, chcą, chcą, żeby został. My już, Maciek, dajemy ostatnią szansę dlaczego? Bo nam ten transfer od początku się nie podobał. No po prostu nie wiedzieliśmy za bardzo po co. Nie? Ja mam takie. Ja, ja to pytanie zadawałem zresztą, ty również je zadawałeś. To nie, jest, to nie był nam potrzebny piłkarz, to nie był priorytet, który potrzebowaliśmy akurat, żeby, żeby wzmocnić którąś z pozycji. To jest piłkarz, który gra na pozycji Bruno, najlepiej się w niej czuje, a był rzucany już i na skrzydło, i na szósteczkę, i na ósemeczkę, i na dziesiąteczkę, i na dziewiąteczkę. Jeszcze nie grał tylko w obronie, a jak grał, to grał na początku jednak długo mu weszło, zeszło wejście na taki poziom nasz. Widać było, że przychodzi się odbudować. No nie odbudował się za bardzo. Natomiast no, zagrał kilka dobrych spotkań, może ze dwa, trzy. Wydaje mi się, że zagrał bardzo przyzwoitą jedną połowę. To za mało. Dlatego wydaje mi się, że powinniśmy dać mu ostatnią szansę, dlatego też również, że po prostu łapie kontuzję dosyć często i jest to piłkarz, który wraca do formy i wróci do niej nie może. I nie za bardzo widzę, kogo on tu miałby. Kosztem, czyim kosztem miał wystąpić pierwsze jedenasty, bo to jest bez wątpienia talent na miarę pierwszej jedenastki. Nie jest to piłkarz na, na ławkę. Tak mi się wydaje. I wydaje mi się, że no, ta ostatnia szansa próbować go gdzieś zmieścić do pary z Bruno na boisku i jak to nie wypali, to wtedy sprzedać. Hannibal tutaj znowu redakcyjna. Zgoda, ostatnia szansa, no jednak jest to kolejny zawodnik, którego występy są bardzo mocno mieszane i wydaje się, że jego skala talentu jednak nie jest tak tak, przepraszam, wysoka, jak chociażby ma to miejsce w przypadku Mainu. Chyba zgodzilibyśmy się, że optymalne byłoby wypożyczenie dla tego zawodnika. Sholi Shorytajer, nie będę o nim dyskutował, no jednak nie przebił się do pierwszego zespołu i jest naprawdę wielką jedną niewiadomą. Markus Rashford, temat bardzo kontrowersyjny, więc tutaj Patryk, Ciebie poproszę, dlaczego redakcyjna redakcja jest zgodna w tym, że Anglika zostawiamy. W momencie, w którym jednak większość osób go krytykuje, obwinia za wszystkie problemy Manchesteru United. Dlaczego idziemy pod prąd, Patryk? Ja się bardzo zastanawiałem tutaj, czy, czy Markusowi dać, yy, dać ostatnią szansę, czy go zostawić. Jednak finalnie zdecydowałem się na pozostawienie. Wierzę, wierzę w Markusa, że, że jednak on jest w stanie gdzieś, gdzieś dłużej zachować dobrą formę i nie musi być to cały czas sinusoida w jego wykonaniu albo, albo same złe występy. Markus to też jest taki zawodnik który no nie ukrywajmy ma z naszych zawodników, z naszych wszystkich piłkarzy ofensywnych największy potencjał, jest najgroźniejszy kiedy jest w formie i, i myślę, że też dlatego no bez sensu pozbywać się najlepszego najlepszego zawodnika naszego w ofensywie mimo, że teraz tego nie prezentuje gdzieś jest tam pod formą to no to to musimy na to popatrzeć obiektywnie i, i stwierdzić, że, że Markus ma największe umiejętności, właśnie z naszych zawodników, grających na pozycjach atakujących. I myślę, że to jest, to jest właśnie taki argument, który nie pozwala jednak ani, ani go skreślić, ani tej ostatniej szansy mu, że tak powiem, skazać go na tą ostatnią szansę, bo myślę, że, że, że Markus też. Myślę, że Markus jest po prostu zawodnikiem, który, który jest w stanie, tak jak już powiedziałem, zachować tą, tą lepszą formę na, na dłuższy czas. Ja się tylko wtrącę nie zgodzę się co do tego, że ma największą, że jest najlepszym piłkarzem naszym ofensywnym, jeśli chodzi o talent i o to, jakie ma umiejętności piłkarskie. Wydaje mi się, że Garnaczo jest akurat lepszym piłkarzem, ma większą predyspozycje, ale pełna zgoda co do tego, że byłoby to też niesprawiedliwe. Żeby chodzi do... mi o jakby talent aktualny też. Znaczy też No, ale nie, no ogólnie o, o, myślę, że talent i to, co sobie reprezentuje, yy, nie chodzi mi już o jego dorobek, tylko chodzi mi no to jakie ma zdolności piłkarskie obie nogi, to wydaje mi się, że jednak go troszeczkę przewyższa i dribblingiem, i prędkością, i techniką, i, i, i wykonaniem. Natomiast on no teraz tego nie pokazuje, ani jeden, ani drugi. Natomiast Rashford już to pokazywał, więc to tak. Ale i no byłoby niesprawiedliwe po prostu pozbycie się Rashforda i my lubimy też tak pod prąd chyba trochę, nie oszukujmy się. No na pewno nie uważamy, że winny za wszystkie nasze Nieszczęścia jest jeden zawodnik, y, który jest pozbawiony formy, no, jak nie Rashford, to wierzymy w Garnaczo, konsekwentnie wszyscy zostawiamy Argentyńczyka, y, ale no, trzeba zauważyć, że jeżeli chodzi o resztę y, ofensywy, to jesteśmy mocno, no, chyba planujemy duże zakupy, bo Marcel out, y, Sancho, Antony out, nie wierzymy w tych piłkarzy, Pelistri w większości Czy mogę tylko out. Antonym, czy nie? Nie mogę, nic. Nie, 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 nie. już właśnie chciałem tak wam zebrać tych piłkarzy okay. po prostu i dać, oddać wam głos, że, że szykujemy tutaj te zakupy. Powtórzę: Marcel out, Antony, Sancho out, Pelistri w większości out. No, zostawiamy tylko chyba z nich wszystkich jeszcze jedno nazwisko, pewnie zaraz też o nim wspomnisz, natomiast tak, no Antony absolutnie. No tak, bo przy, do, wrzucę, już, wrzucę już tu tego hojlunda przez to, że my się wahamy i tak. niech to będzie cały kontekst tego, jak mierna jest nasza ofensywa Dokładnie. i Maćku już, Dokładnie, to, właśnie i to jest chyba, tak należy podsumować to, to, to całe, tą całą naszą rozmowę, że tak długo, to też nie dlatego tak przyspieszyliśmy, bo, bo goni nas czas, ale naprawdę dużo więcej jesteśmy w stanie tutaj powiedzieć i mieć chęci pozostawienia piłkarzy defensywnych. Jednak zbudowaliśmy lepszą tą defensywę i mamy w czym tam wybierać I, i tam są faktycznie dylematy. Natomiast tutaj z przodu, jeśli chodzi o nasze skrzydła, to jest straszna mizeria, a Antony jest takim ucieleśnieniem tych wszystkich złych zmian, które w klubie całkiem niedawno zaszły i tym, co się nie powinno wydarzyć. To jest takie ucieleśnienie najgorszego transferu, jaki został, zrobiliśmy w ostatnich latach, moim zdaniem. Takie, W sensie definicja. Już nie personalnie do Antonego, ale on sobą nie reprezentuje kompletnie żadnych jakichś takich przymiotów piłkarskich, których chciałbym widzieć u skrzydłowego. Jest pozbawiony y, mózgu przede wszystkim, jest pozbawiony dryblingu, techniki, zupełnie nic tam nie pasuje. I jeszcze dajemy za niego 100 milionów i po w, w połowie drugiego sezonu większość kibiców, bo tu podzielamy wydaje mi się zdanie większości, chciałaby się go pozbyć i nie widzi go kompletnie w składzie. Więc to jest takie, taka definicja tego, co się źle dzieje w klubie, jeśli chodzi o politykę transferową. Pelistri wypożyczony był, niewiele sobie reprezentuje. Ten chłopak ma trzy bramki w karierze w ogóle, więc nie, nie wiem o czym my rozmawiamy, co on jeszcze robi w naszym klubie Marcial to jest w ogóle ciężki przypadek, mieliśmy kilka fajnych wspomnień z Marcialem, na pewno i to wybitnie, jak strzelał gole to często ktoś siedział na dupie, ale wystarczy to już jest tyle lat wożenia się na payrollu Manchester United z jakimś tam, z jakimś pożyczeniem przez jakiś okres, który nie bardzo mu też wyszedł nikt go nie chciał kupić powinien odejść, tu jesteśmy bardzo co do tego zgodni. No, Sancho, chyba wszyscy wiemy doskonale, co tam się zadziało, i nawet Kasper, który sam sprowadzał Sancho do naszego klubu, tak trochę się śmieje, ale to Kasper. Ale pomijając to, co się za, zadziało, to jednak on, no, umówmy się, jest czysto sportowo Nie, ale jest tu chodzi mi o sportowo też, co się zadziało. Po prostu gówno się zadziało, no nic nie zagrał. W, nie, nic lata. nie pokazał, absolutnie. No, to jest taka troszkę tańsza wersja Antonego, gdzie kupujemy drogę Od, z wielkimi tańsza. nadziejami. A on... Tak. Yy, tak, a on nie pokazuje I nic w zasadzie no. i... i yy... No, no bo dosłownie, nie wiem, czy, czy ma Jadon coś czego, czego nie ma, Antony, a w zasadzie może czy coś, coś ma, bo, bo obaj nie mają nic. Nie no, może miał tam talent, ma, ma tam talent większy, no, na pewno miał. Na pewno, liczby, na pewno na pewno możemy mówić o większej skali. Nie Ale mówię o, o takich talentu. aspektach, wiecie, panowie, no, jakiś tam. Nie no tak, też jest strasznie wolny, jak, jak na standardy jakoś... Premier League. absolutnie No dokładnie. No, pamiętamy, Jadon też mało kogo potrafił przedryblować, jak już grał w tym Premier League. No i strasznie mu też ta motoryka przeszkadzała, jeśli, jeśli na tym boisku był. No bo jednak, kiedy jesteś skrzydłowym, no to, no to wymagamy, że, żebyś był szybszy niż, niż powiedzmy każdy, każdy jeden obrońca, jeśli chcesz być groźnym skrzydłowym. A, a tutaj no, no Jayden prawie z każdym przegrywał pojedynki biegowe. No, Naszym piłkarzom przeszkadza motoryka w ogóle wszystkich naszych rywali. No, myślę, pomijają, pomijając może. No, I Rashford, No, jednak tak, oni tak. dwaj są szybcy. Oni są szybcy, i, ale nie, no. Rashford jest szybki tylko do przodu. nie Ostatnio też trzeba to zauważyć dalej. No, nie, nie, stara się, nie, stara się, jeżeli się. chodzi nie wraca, o nie wraca. Defensywnie. No niestety. Chociaż ale... po meczu z Bormów pochwaliliśmy tak, go. Tak, to prawda. Ale to Wszyscy jeden tam... mecz w tym sezonie gdzie, razy Bo naprawdę Ta. wylało się na niego też, prawda? Więc to też warto. warto no, nie sprawiedliwie na, to... na pewno. Też za dużo. Panowie, bo jeszcze chciałem no, dwa słowa was prosić. Amadadialo sobie oszczędźmy. Tak. Dobre wypożyczenie w Sunderlandzie. Nie wiemy, co zaprezentuje w Manchesterze United, tak, tak na dobrą sprawę, więc dajemy szansę po prostu. No, szczególnie patrząc, jak na, że sprzedajemy trzech prawoskrzydłowych, a to jego pozycja. Także no, na kogoś trzeba liczyć, zanim wydamy na innego, kolejnego zawodnika setki milionów. No, Hojlund. Chyba zgodzimy się, że przyda się w następne okienko transferowe nowy napastnik, ale nie przekreślamy go definitywnie może jak troszeczkę sytuacja zespołu się ustabilizuje to będzie mu szło lepiej niż dotychczas o nim też dużo mówiliśmy na, na tym podcaście po meczu z Liverpoolem, więc jak ktoś nie słuchał to odsyłamy tak, linki tam, ale ch zaraz. chcecie jeszcze chcecie, chcecie podsumować po, po, po jeszcze tego zawodnika? Ostatnia szansa moim zdaniem, naprawdę piłkarz, który Potrzebuje wykonać, ma naprawdę duży krok yy, i duży progres, musi pokazać, żeby zasłużyć sobie na granie w takim zespole, jakim jest Manchester United. Po prostu oczekiwania są za wysokie. Już nie chodzi o to, że jesteśmy jakimś klubem, który buduje to koła siebie jakąś ogromną kulturę i ci napastnicy. Nie, my po prostu potrzebujemy bramek, a on nie wygląda na takiego, który miałby je dostarczyć. Więc potrzebujemy piłkarza, który, który naprawdę będzie miał wielki progres. Mówi się o tym, że ma mało podań, 150 jedynie podań, no ale. Zero z tego, nie no, nie zero, cztery, cztery bramki widzę mistrzów, tak? Czy to, nie, to wydaje, były statystyki, tylko... przepraszam, to były statystyki z Premier League, czyli jednak zero. Tak, no. tak. Mi się wydaje, że nie tylko my potrzebujemy bramek, ale, ale też i on potrzebuje tych bramek, żeby, żeby, żeby zacząć strzelać. I ja akurat w Razmusa, mimo że mam coraz mniej, coraz mniej cierpliwości do, do jego postaci, to to, to w niego dalej, dalej wierzę yy, w ten sposób yy, aż tak mocno w niego wierzę, że nie daję mu ostatniej szansy, tylko go jeszcze bym definitywnie zostawił, bo myślę, że, że jak zacznie że jak gdzieś yy, strzeli bramkę dwie, to, to ten yy, worek z bramkami się rozwiąże, jak złapie tej pewności siebie, to, to, to zacznie strzelać i, i też myślę, że, że to jak drużyna gra jakim, w jakim my stylu yy, gramy, jak my niektóre mecze przepychamy no to myślę, że to też mocno na niego oddziałuje, bo gdybyśmy sobie tworzyli multum okazji i grali faktycznie lepiej od tego przeciwnika, to on też by, by inaczej, też byśmy inaczej go postrzegali. Gdyby wtedy bramek nie strzelał, to, to myślę, że moglibyśmy go skreślać, ale, ale patrząc na to, jak gramy jako drużyna, to, to te pretensje są mniejsze. Co do prędkości. Co do, 40, do 40 minuta wybiła. Trochę się rozgadaliśmy, no nie zrobiliśmy tego jak oryginalni ankieterzy, o ile no można wiem. tak spłycić każdą karierę z panem. Oryginalni na ankieterzy. Na początku. <śmiech> <śmiech> Legendy klubów, które występowali, No ci ankieterzy dali sobie no, radę. Mówię, ale no, to było fajne, fajne. No to, tak, po, po, to, tak, tak, tak. Trochę, trochę humoru też nie, nie zaszkodzi, ale. No oni uza, się, że oni w ogóle nie. Oni w ogóle nie. nie. Oni tak, tak, w nie. Oni dyskusję z naszymi słuchaczami, których gorąco pozdrawiamy, dziękujemy za wsparcie i dziękuję Wam, Panowie, za to, że sobie porozmawialiśmy. Naprawdę, no, będziesz musiał się potem... Tłumaczyć w komentarzach Maciek, dlaczego chcesz sprzedaży Bruno Fernandesza i pozostania <laughs> tego Van, de, van deka. Ale i tak Ci dziękuję za to, że wziąłeś udział w naszej ankiecie. <laughs> dziękuję. Ta ankieta została mi wysłana. Już te, nie mogłem zmienić tego pola, było za, za, zapełnione na czerwono, więc po prostu pytania były tendencyjne i nic nie mogłem zrobić. Dziękuję bardzo. Wciąż uważam, że Bruno Fernandesz to jest nasz najlepszy piłkarz. I, i ja wiem, że to jest uwaga do tego, że kiedyś powiedziałem, nie wierzyłem po prostu w Fernandesza i powtarzam to za każdym razem. Nie wierzyłem, że ten transfer wypali i tak, to można sprawdzić, jest to na podcastach. Wypalił i bardzo się z tego cieszę. Absolutnie bym się go nie pozbywał. Dzięki wam bardzo panowie, była to fajna dyskusja. Eee, lubię się z wami czasem nie zgadzać. Eee, I cóż, zapraszam do subskrypcji i do, do komentowania. Mam nadzieję, że wywołamy jakąś głębszą dyskusję również w komentarzach. Cześć. Dziękuję bardzo panowie za, za rozmowę, e, za tę dyskusję i, i dziękuję widzom za za odsłuch. Mam nadzieję, że, że wywołamy jakieś, jakąś burzę myśli w Waszych głowach i, i z nami podyskutujecie w sekcji komentarzy. Miłego tygodnia. Dziękuję bardzo.